Kurwa tak. Bez sensu będzie, jeśli nie będzie kable. Wieś, nie będzie można montować bez kable, tak? Prawda? Prawda. Normalnie wygląda, ja oglądałem wideo YouTube'a, wieś. Wygląda bardzo trudno, ale teraz ja robię bardzo dobre. Wieś, mam nowy samochód, ja nie chcę dłużej wieś. Tak. W zasadzie się troszkę podważa właśnie te plastikowe elementy i ten kabel sam se wskakuje do środka. Nie tak sam, Husajn to robi, ja patrzę. No. Dzień dobry, witam. Jak tam? Traktam. Dzisiaj co będzie? Jestem chory. Przepraszam. Dzisiaj będzie montować. Ja będę montować dla nowy samochód. Samochód kamera. Ja kupiłem dwa kamera dla samochód. Wiesz, jaki marka mam? Xiaomi jest bardzo dobre kamera, która może ogląda wszystkie i even plate number. Bardzo dobry ten i ten dla front. Nie wiem, co to znaczy. Ten dla back. And this is ten duże kable. I mam tutaj SD card. SD card, wiesz, 256 GB. Samsung, jak powiem, dobra cena bywa. Teraz ja idę do nagrywać dla ciebie wideo. Montować i zobaczymy, jaki będzie. Teraz ja będę otwarty, jaki wygląda, i ja będę robił wszystkie settings i zobaczymy, jaki jakości jest. Ale ja czytałem wszystkie napisy, koment, bardzo dobry produkt. Nie wiem, jeśli w Polsce jeśli jest ludzi, które jest sama kamera, ale wiesz, rosyjski wysłać notification dla mnie, bardzo dobre, wiesz, bardzo dobry smart system. That's why, dlaczego, że teraz zobaczymy, jaki ten produkt wygląda. Teraz będzie otwarte, and zobaczymy, jaki jest. Wiesz, ten dla back, and ten dla front. I ten duże kable dla, wiesz, samochód bardzo duży, dlaczego, że ten będzie... zobaczmy, jak jest. Dobra, ten normalny kable. Bardzo duże kable jest tutaj. Bardzo duże. Nie, bardzo duże. Zobaczmy, jak jest, jeśli ten będzie kable aldım nie. Aha, ten dla... Aha, ten nie będzie... Nie. Nie będzie, ten dla... To akumulator. Ja nie będę montować akumulator, dlaczego, że ja nie robię ten. Teraz wiesz, bo wszyscy ludzie mówi, jeśli ja będę montować ten kamerę tu akumulator, wiesz, nie będę garantować, nie będzie garantować, dlaczego, że ja nie będę robić. Dobra, teraz mam SD card. Dobra, o super, bardzo dobra. O, super. O, perfecto. Ten dla komputer. Dobra. Teraz ten. O, pisunie jeść śniadanie. Zobaczymy, jeśli jest, jeśli będzie kable tutaj. Naprawdę nie wiem. Bo tak, bez sensu będzie, jeśli nie będzie kable. Wiesz, nie będzie można montować bez kable, tak? Prawda? Prawda. Dobra. Teraz i potem wiesz, co będzie robić? Polishing i ceramic będzie dla painting. Następne inne video będzie ten. Dobra, super. Wiesz, ten kamera, ten Xiaomi bardzo dobry. Wiesz, jest Sony sensor, Sony kamera jest. Dlaczego, że ten bardzo dobry? Bardzo duże kable jest tutaj. Duże kable jest. Ten kamerę będzie montować, to ten kamera. Wiesz, o, bardzo duże. Zobacz, jaki
Jest. Zobaczymy. Bardzo dobra, ale bardzo dobre. Bardzo duże. Bardzo duże. Nie wiem ile metrów, ale jest duże metrów. Nie wiem, 5 metrów chyba może być. Dobra. Pierwsza kamera ten dla backside. I ja będę teraz aplikację robię do mój telefon. Ten wiesz, nikt nie czytałem. Dobra, ten teraz dobra, mam. I jeszcze ten będzie. 50 treskiller, normalna cena. Wiesz, jeśli będzie problem, accident, wiesz. Ja będę nagrywać wszystkie, bardzo łatwe będzie, wiesz. Dla insurance, dla kasko, wiesz. Bardzo dobre cena i bardzo dobre jakości. Najlepsza kamera w markecie, wiesz. Dobra. Gdzie jest? Tutaj. Dobra. O, super. Widzisz? Bardzo dobre jakości jest. Ten kamera, jaki wygląda, wiesz. Tutaj jest ekran. Ekran jest i wszystko kontrol może robić tutaj, albo aplikacja może. Ja kupiłem 256 GB duże SD card. Dlaczego, że ja chcę nagrywać duże. Wieś ten bardzo dobry aparat, wieś. Dla samochód. Ja nie chcę kabel w samochód, dlaczego, że ja będę robił w samochód, wieś, rozumiesz. Dobra. Ten bardzo dobry. I ten dla samochód. Ten dla kamery, ten dla USB i elektryk, you know, enerji będzie z samochodem. I kiedy ja będę startować samochód, automatycznie będzie startować, nagrywać. Dlaczego, że bardzo dobre? Dobre. Ten tutaj mam. Tutaj mam duże kable. Ten będzie w samochód, wieś, nie będzie ogląda. Dobra, ten. Ten kable, wieś. O, dobra, mam jeden dwa kamera. Tutaj, super. Jeden kabel, jeden SD card i mam jeden, dwa mały aparat. Ja będę teraz oglądał. Ha, i jeszcze ten. Ten będzie, pierwszy będzie do... ten będzie do okna. I ten będzie do tutaj, wiesz? I jeśli chcesz nie montować, może wiesz. Dobra, tutaj mam, nie ma nic. Dobra, koniec. Tutaj ten, tutaj co mam? Tutaj wieś, dla ekran protection. Tutaj krzesło jest, ja nigdy nie czytałem. Dobra, tu jest, ten będzie. Dobra, ten nie. I dobra, zobaczymy. Dobra, tutaj ten koniec. Ja nie, nic nie robię. Ten box nie, ten nie będzie. Dobra, mam tutaj jeden kamera. Drugi kamera jest. Ten dla pierwszy kamera. I ten będzie kabel, ten będzie montować tutaj. I wszystkie enerji będzie samo. Ten SD card jest, ten dla ten, wiesz, dla, nie wiem, ten, aha, ja rozumiem, wiesz, tutaj jest, ten będzie i ten dla montować, ten kabel, wiesz, zobaczymy, jak będzie wyglądał samochód. Witamy Was w kolejnym dniu z naszym nowym samochodem. Widzieliście pewnie ostatni odcinek, gdzie odbieraliśmy ten samochód z salonu. Hussein dzisiaj zrobił trochę taki początek, wstęp do tego filmu, dlatego że opowiadał Wam trochę o kamerze, którą będzie instalował w samochodzie. Zazwyczaj
tych nowych samochodach teraz instalują, wiecie co, kamery podczas jazdy, dlatego że no to jest bardzo, powiem wam, fajne. My mieliśmy taką nieciekawą sytuację raz z tym naszym nowym BMW, który mieliśmy w Polsce, dlatego że Ukrainiec w nas wjechał, wiecie, pod domem. Przejechaliśmy całą Turcję, wiecie, do Turcji, po Turcji, z Turcji i Ukrainiec wjechał w nas pod domem. I powiem wam tak, no nie będę tego bardzo opisywać, natomiast ta sytuacja po prostu mnie strasznie zdenerwowała. Zadzwoniłam oczywiście po policję. To było wymuszenie, wiecie, tutaj to po prostu było wymuszenie pierwszeństwa. Ukrainiec był taki, no nawet policjant przyjechał i śmiał się, czy w ogóle ma kartę pobytu, czy ma prawo jazdy, czy ma papiery, bo powiem wam, on był trochę taki nie bardzo. Tak wyglądał, jakby z kryminału wyszedł, taki wytatuowany, w ogóle tak się do nas wszystkich odzywał. Tyle, że wiecie, był po prostu duży korek, zrobiliśmy, no to nie miał jak uciekać, więc zadzwoniłam po policję. Ale w każdym razie to taki właśnie wstęp do tego, ale co jest ważne? Ważne jest mieć kamerę z przodu i z tyłu podczas jazdy. Dlatego, że tak jak wiecie, bardzo ciężko jest czasem udowodnić, kto miał rację. No, nasze służby sobie różnie z tym radzą. Myślę, że właśnie tureckie służby podobnie, dlatego że wszędzie są ludzie i to są ci sami ludzie. I tutaj Husajn właśnie zainstalował kamerę, już zainstalował. Patrzcie, Husajn po prostu robi. On już szybko jest zainstalował kamerę z przodu. Będziemy mieć właśnie dwie kamery, z przodu i z tyłu. I teraz tak, opcja jest taka, że można te kamery podłączyć i żeby one cały czas nagrywały, nawet jak samochód stoi. Natomiast to wymaga ingerencji z akumulatorem, więc my tego nie zrobimy, dlatego że troszkę by było kwestionowalne później. Później można by było właśnie kwestionować. Przesiadłam się na fotel kierowcy, Usain chowa kabelek. Tutaj właśnie trzeba jakoś schować. Działa to? Działa, patrzcie, Husajn ma taki patyczek jak dla loda i wciska tam kabelek. I podłączymy tutaj właśnie do USB. No i zobaczmy, jak te kamerki będą nas dawać. Wiecie, to jest tak po prostu dla zabezpieczenia, ale trzeba mieć te kamery. Wydaje mi się, że w obecnych czasach, wiecie, jak ktoś miał już jakąś kolizję czy coś, to wiecie, że to jest takie po prostu... czasem się zdarza, że ludzie szukają jakichś nagrań, czy ktoś miał kamerę w samochodzie i to nagrał. No, więc mamy kamerki, instalujemy. Powiem wam, że samochód naprawdę fajny. Jesteśmy, powiem wam, trochę tak w trakcie choroby i nie ma człowiek trochę siły i energii i wczoraj tak właśnie jechaliśmy, otworzyliśmy tutaj, słuchajcie, ten szyberda i tak mówię Husajnowi, Boże, nie wierzę, że mam taki samochód, jestem tak zmęczona, że mi się wydaje, że ja śnię, że mamy w ogóle takie auto. Bardzo fajny szyberda, jak mi się to podoba, jakie to jest w ogóle takie inne, tak więcej światła wpada i tak wiecie, o, ja nie wprowadzę, to sobie mogę tak, o, popatrzeć. No, głupoty gadam, Husajn jak zawsze pracuje. Czekajcie, nagram wam. Trying to get rid of this plastic here. For me, the light is out. Did you are able to fully put, yes? Yes, it's just No patrzcie, dość sprytnie się to chowa. Just I'm trying to put from here, maybe it will be better inside. From here I'm trying to move. Here inside. Aha, but because I, here it hide. Nic wam nie zdążyłam nagrać. Husajn tutaj, wiecie co, rozebrał tą część tutaj górną i tutaj schował właśnie kabel, później poprowadził tu i tak to wszystko sprytnie chowa, że nic nie widać i zrobił to w momencie, nic nie zdążyłam nagrać. No ale dość fajnie to jest schowane. Gdzie ten kabel? Patrzcie, nie widać, kamera jest tam, a tutaj kabel jest pochowany. Thank you.
A Usain to zrobił przez szafkę, do szafki włożył ten kabel. No zobaczymy właśnie jak to będzie. A tutaj można wyciągnąć. Zobaczymy czy się zamknie. Dobra, ten będzie tutaj. I wieś, gdzie będzie? Tutaj można. Powiem wam, czasami tak ukrył ten kabel, tak zamontował. No jeszcze można trochę wcisnąć, da się? Nie, bo tu jest luz tyle. Dobra, dobrze jest. Dobrze jest. Zobaczmy, nothing czy kamera będzie działać. Oh, it's not visible, I've just passed. No, ale patrzcie, jak Usain to właśnie zrobił, nic nie widać. Tak. A, może być. Teraz widać. Dobra, teraz nie ma. Może być trochę tutaj. A, można. Może być, tak aż nie widać. Zobaczymy, jak to będzie. Następne będzie dzbeć samochód. Ten można startować i automatycznie nagrywać. Dobra, no to Husajn załączył, tutaj już się może nagrywać, tak? Tak, a i teraz jest inna opcja. Aris calibrating. There is emergency tracking line. If you change the line, it is warning. It is automatic tracking plate number also, you can say. It is showing the plate number. Dobra, to Husajn mówi, że właśnie ta kamera jeszcze, nie wiem, coś tam śledzi numery rejestracyjne, tak? Tak. And when you change the line or something, you ask, it is warning you, don't change the line. A, there, że nawet daje jakieś takie notyfikacje, jak właśnie zmieniacie pas ruchu, no to teraz, fajnie. Teraz nagrywać, widzisz? Automatyczne. Nagrywać i kiedy będzie... Stop. Stop nagrywać. Tylko 1 minut nagrywać i potem stop. Widzisz? No. Nic, ja nic nie robię. Nic nie robisz. A to się nawet chowa i otwiera. Nie widziałam. Co? Tutaj się chowa i otwiera to. This screen didn't open? What? It was open and it closed. Yeah. Yeah. This is the setup display. Dobra. Teraz drugi. Dobra. Usain mówi, że jeszcze właśnie ma drugą kamerę na tył. Patrzcie jaki fajny ten szyber. Tak, ale mi się to podoba. Tak. Jakie fajne w sensie. Dobra, idziemy do... Do tyłu. Tak. Dobra. Aha, ten można, o super, ten można mieć. Regulować. Regulować, o super. To tak, dobra. Jak oni przyklejemy, na środku, czy na końcu? Middle. Up. How do you think here like this? Because it's recording everywhere, huh? Yes. O, super. Potem będzie regulować i powoli będzie startować. Can you give me this plastic? Poproszę, daj plastycznie. A widzicie, Husajn ma coś takiego, oj, tym patyczkiem będzie chował. Tak, I was shown them on the video first. No ciekawe jak to schowasz, ten kabel, gdzie to podłączysz? Gdzie? Ten to, ten kamera będzie. Like, this camera will be connected to the main camera, it will take energy from the main camera. So I will not put again USB. They did smart, so this actually two in one. It is very nice. It will record. Dobra, to ta kamera będzie podłączona z drugą, jest tak wolno. We didn't connect inside, we didn't connect to, you know, insurance box, accumulated, because it can be out of warranty. Go zobacz. Automatyczna. Super. Dobra. Teraz powoli będę robił tutaj. Just do more space for... No?
Normalnie wygląda, ja oglądałem wideo YouTube'a, wiesz. Wygląda bardzo trudno, ale teraz ja robię bardzo dobre. Wiesz, mam nowy samochód, ja nie chcę dużo, wiesz. That I don't want to touch so much if it will be broken, but these are plastic part, nothing on it. Ja ci to pytałam. Ile kosztuje, wiesz, montować? Jeśli osób będzie montować, 2000 tureckich lira chce. 2000 lir chcą za zamontowanie. A to rzeczywiście dość się tak da łatwo schować. I nie trudno, wiesz, ogląda wideo. Sam pooglądał filmy, no to patrzcie, dość to mu idzie sprawnie, naprawdę. Nawet bym nie pomyślała, że tak właśnie się zastanawiałam, kurde, te kable tak będą wisieć, to wiecie, w samochodzie tak łatwo zahaczyć, bo to... I te kable bardzo duże, wieś, będzie łatwe. Długo, dużo kabla, nie? Starczy tak, długo, chyba. Tak, bardzo długo. Super, ten kamera bardzo dobra. Nie no, fajna kamera i bardzo potrzebna przy takim samochodzie, to wiecie, to jest już... Patrzcie jak to sprytnie właśnie opawa się bardzo wszystko. Bardzo łatwe, wiesz, nie, ja nie robię dużo, like, I'm not putting so much inside, just under, you know, like here. I dużo kabla, nie, starczy na pewno. Całkiem fajnie to wygląda, naprawdę, nie spodziewałam się, że to będzie takie, powiem wam... No w ogóle tego kabla nie widać, tu zamontowany, patrzcie, kamerka z tyłu jest, a kabla nie widać. No, więc fajnie, no bo trzeba taką kamerkę, bo to... O, widzicie, tak, nowy samochód. O! Husan jeszcze folię zrywa. Folię jest, tak. Nowy samochód. Dobra. Powoli, powoli. Nie wiem ile kosztuje w Polsce, ale tu dziś tu w Turcji kosztuje 50 tureckich, 5-10, tak. 5000 Turkish lira. 5000 lir, kamera. 5000, tak. Kamera 5000 lir. Wszystkie mieć. Z kablami pewnie podobnie. Ale naprawdę super to wygląda. Ja myślałam, że te kable będą tak wisieć jakoś, że. Jakoś nie myślałam, że da się je tak schować samemu, wiecie, bo to w zasadzie się troszkę podważa właśnie te plastikowe elementy i ten kabel sam se wskakuje do środka. Nie tak sam, Husajn to robi, ja patrzę. No. No, Husajn już leci, patrzcie, z przodu z tą obudową, naprawdę. Bardzo fajnie to się chowa i ma być podłączona tutaj do tej kamery, ten kabel, no ciekawe. Łatwe? Łatwo się to montuje? Tak, tak łatwe, ale zobaczmy jaki ten będzie. Husajn mówi, że super, wszystko wciska do obudowy. Powiem wam, że dla mnie też super. Ja siedzę sobie, słoneczko trochę, patrzcie jakie promienie tutaj w ogóle, chyba będzie widać na kamerze, się nagrywają. No i kabel się chowa, patrzcie, chowa się cały kabel, bardzo fajnie. Zobaczymy właśnie jak to zda egzamin, troszkę sobie pojeździmy i zobaczymy z tym nagrywaniem. Jestem tylko ciekawa tych komunikatów, że ona tak gada, wiecie, tu w takim samochodzie to tak, nawigacja gada, to gada, wszystko gada, pies gada. Wiecie co, kabla będzie tak na styk, bym powiedziała nawet, dlatego że akurat tutaj dojdzie już do podłączenia kamery, tak, to jest ten mały właśnie tutaj. Zobaczymy, czy to się właśnie... Starczy, na styk, ale starczy, super. Dobra, zamknę, bo jest gorąco. Powiem wam, strasznie jest gorąco i dobrze, że mam już klimatyzację w samochodzie, bo będzie można normalnie żyć. Husajn kazał zamknąć drzwi, bo się kurzy w samochodzie, no więc zamknąłem drzwi, bo się kurzy. Husajna się leje, ze mnie trochę też, dlatego że właśnie jesteśmy trochę dalej chorzy i to chyba słychać i na pewno też widać. No, ale działamy. Husajn działa.
Wiecie co, brakło nam dosłownie kawałek, ale się nie podłączył, bo sam poprowadził to dołem ten kabel. Niewiele brakło, ale trzeba by było to poprowadzić tutaj górną właśnie krawędzią. Jak zrobimy główną krawędzią, to powinno wejść. To ja trochę pomogę Husseinowi, zobaczymy. Dobra, Husein leci z górą. Po prostu dół też fajnie wyglądał i łatwo się tutaj robiło. Tylko właśnie brakło troszkę nam tego kabelka, ale górą chyba też poprowadzimy, da radę. Czekajcie, bo w zasadzie to wszystko zależy od tego, czy tutaj da radę, bo tutaj właśnie mamy łączoną tą, ten silikon, a później tutaj mamy miękki plastik, to da radę. Wszystko tak, wiecie, na wcisk, na wcisk. Zostało nam aż tyle kabla, to jest dość dużo, ale sobie mówię, że da się go jeszcze tam pochować. Wiecie, to są takie plastikowe tutaj elementy właśnie, więc można by wepchnąć. Teraz automatyczna startować. I zobacz, tutaj front jest. Camera has been connected. I behind, now it will show. Taksowaliśmy tutaj, cały kabel jest niewidoczny, super się to dało ukryć. Patrzcie, bardzo elegancko, superowo. Kartę pamięci się udało, słuchajcie, no to nie jest to takie trudne, można samemu zainstalować, pochować te kable, wszystko działa fajnie, bo to ważne, już jak będziemy właśnie gdzieś jechać, no to z tymi kamerami, w razie co. No, to już jest ukończona instalacja, widzicie co mamy, można sobie to zrobić, bardzo łatwo tutaj to było wcisnąć. Wiecie, tak delikatnie właśnie, żeby tak nie zniszczyć. O, Husein. O, Husein otworzył, żebyśmy mieli lepsze światło, fajnie, ale strasznie gorąco. No, idziemy do domu i powiem wam tak. No, także kamerki zainstalowane, teraz tylko właśnie trasa, zobaczymy gdzie nas Husein zabierze, na razie na pewno jakiś bazar i zakupy, ale już przy takich kamerach to ekstra. No, na razie gorąco, klimatyzacji nie włączymy, dlatego że siedzimy tylko pod blokiem, no, ale super, Husein, ekstra. Dziękuję, witam Państwa. No, 2000 lir w kieszeni będzie na restaurację i jedzenie.